Listopad. Ogród powoli zasypia na zimę. Sezon prawie dobiegł końca, co nie oznacza, że ogrodniczych prac w tym miesiącu jest już niewiele. Wręcz przeciwnie, bo przecież trzeba przygotować rośliny do zimy, aby zapewnić im dobre warunki do wzrostu na wiosnę. Poza tym coraz dłuższe okresy z umiarkowaną czy wręcz ciepłą pogodą jesienią sprawiają, że także w listopadzie można dalej siać i sadzić rośliny. Na początek ogrodniczy kalendarz księżycowy, gdzie są zaznaczone kwadry korzenia liścia i owocu, czyli szczególnie korzystne dni na siewy, sadzenie i zbiory roślin korzeniowych, liściowych i owocujących. Kwadra uprawy zaś sprzyjać będzie pracom pielęgnacyjnym, porządkowym, uprawie i nawożeniu gleby oraz zwalczaniu chorób i szkodników. W sadzie, o ile pogoda pozwoli, dalej sadzimy drzewa i krzewy owocowe. Po posadzeniu i obfitym podlaniu warto od razu usypać kopczyk z ziemi wokół pnia. Zabezpieczymy w ten sposób zarówno szyjkę korzeniową, jak i system korzeniowy roślin przed przemarznięciem. Dodatkowo pod taką warstwą ziemi gleba wokół korzeni drzew i krzewów będzie znacznie wolniej zamarzać, co znacznie wydłuży ukorzenianie się roślin przed nastaniem zimy i prawdziwie niskich temperatur. W regionach chłodniejszych można zabezpieczyć dodatkowo także pień młodych, wrażliwych drzewek, np. zimową włókniną czy słomianym chochołem. W listopadzie kończymy jesienne opryski w sadach. Zanim wszystkie liście opadną, to jabłonie i grusze opryskujemy 5% roztworem mocznika, co znacznie przyspiesza rozkład liści i zapobiega pojawieniu się parcha jabłoni w przyszłym sezonie. Preparatami miedziowymi, czyli np. popularnym miedzianem, opryskujemy natomiast wiśnie i czereśnie przeciwko rakowi bakteryjnemu, natomiast kiedy opadną już wszystkie liście na brzoskwiniach i nektarynach, również preparatem miedziowym opryskujemy dokładnie te drzewa przeciwko kędzierzawości liści brzoskwi. Jesień to nie jest specjalnie dobry czas na cięcie w sadach, ale jest grupa krzewów, która bardzo korzystnie reaguje na taki zabieg. To maliny odmian jesiennych. Owocują one na pędach jednorocznych, więc warto w listopadzie wyciąć wszystkie pędy tuż przy ziemi. Na wiosnę pojawią się nowe pędy, które zaczną owocować pod koniec przyszłego lata. Dzięki przycinaniu tych malin w listopadzie znacząco ograniczymy problemy z chorobami, w tym z zamieraniem pędów malin i szkodnikami pod postacią pryszczarka malinowca żerującego w pędach malin oraz kistnika malinowca powodującego robaczywienie owoców malin. Jesień to dobry czas na nawożenie organiczne w sadzie. Jak to zrobić najprościej? Wokół drzewek i krzewów najlepiej oczyścić teren z roślinności, chwastów czy też trawy. Jeśli mieliśmy rośliny zaściółkowane, np. trawą, to można wymieszać taką ściółkę z podłożem. Po takim wstępnym przygotowaniu wokół drzew i krzewów owocowych rozkładamy obornik lub kompost. Składniki pokarmowe zawarte w tych materiałach będą pod wpływem zimowych opadów powoli uwalniane do gleby i rośliny będą z nich mogły skorzystać na wiosnę. Co więcej, taka warstwa obornika czy kompostu pomoże także ochronić korzenie roślin przed przemarznięciem. Opadłe liście z drzew owocowych świetnie nadają się na kompost, bo szybko się rozkładają. Warunek wykorzystania takich liści jest jeden, powinny być zdrowe. Z zebranych liści usypujemy pryzmę. Warto liście w pryzmie przesypać obornikiem lub kompostem, co jeszcze przyspieszy ich rozkład. Zamiast robić pryzmę, można liście także włożyć do czarnych foliowych worków. Po kilku miesiącach uzyskamy w ten sposób znakomity materiał do użyźniania i poprawiania właściwości ziemi w naszym ogrodzie. W warzywniku kontynuujemy siew i sadzenie warzyw odmian ozimych, czosnku, cebuli, marchwi, pietruszki czy nawet kopru. Do sadzenia czosnku najlepiej wybierać największe ząbki. Im większe ząbki, tym jest większa szansa, że główki urosną duże. Cebulę sadzimy głębiej niż robimy to na wiosnę, aby po prostu uchronić ją przed mrozem. Ozime odmiany marchwi i pietruszki siejemy dość gęsto, bo nie wszystkie nasiona mogą przetrwać zimę. Mówiąc pół żartem, pół serio, postępujemy w myśl zasady, że przetrwają tylko najsilniejsi. Nadal można nawozić grządki warzywne obornikiem i kompostem pod wiosenne uprawy. Czy potem przekopywać glebę, czy nawozy organiczne tylko z glebą lekko wymieszać, czy może te nawozy zostawić na powierzchni, to już decyzja indywidualna, co komu wygodniej i co komu przynosi więcej korzyści. Aczkolwiek jeśli mieliśmy w tym roku problem ze szkodnikami warzyw, to przekopywanie przed zimą naszej gleby ma tę zaletę, że niejako przy okazji wydobywa się na powierzchnię szkodniki zimujące w glebie, m.in. śmietki, pędraki czy też drutowce,
które będą leżeć na powierzchni, bo już nie są w stanie wrócić głębiej i albo zostaną wydziobane przez ptaki, albo też po prostu zniszczone przez mróz. Pory, które pozostawiamy na zimę na grządkach, warto zabezpieczyć, okrywając je u nasady słomą czy też liśćmi. Z grządek narażonych na mroźne wschodnie wiatry, pory jednak jest lepiej wykopać i zadołować go w bardziej zacisznym miejscu w ogrodzie. Jeśli por dołujemy w tunelu czy też szklarni, to warto pamiętać, aby od czasu do czasu go podlać. Listopad to już ostatni moment, aby przekopać nawozy zielone, poplony wysiane wczesną jesienią. Aczkolwiek na glebach lżejszych warto jest je pozostawić na zimę, oczywiście o ile są to poplony mrozoodporne. Taka roślinna okrywa zapobiegnie erozji mrozowej i wietrznej, co jest jednak dość istotne na glebach piaszczystych, które nie okryte zimą z powodu mrozu i też wiatru bardzo szybko mogą robić się pyliste z wierzchu. Pozostawiony poplon będzie także zimą dobrze zatrzymywał śnieg, co potem oczywiście poprawi poziom wilgoci w glebie. Warzywa wieloletnie, takie jak na przykład rabarbar, warto na zimę okryć. Wystarczy usypać nad nimi niewielki kopczyk z ziemi, a jeszcze lepszą opcją jest położyć kubkę obornika. Nie dość, że obornik osłoni rośliny przed mrozem, to już dodatkowo nawieziemy w ten sposób glebę. Obornik wystarczy potem na wiosnę tylko rozgarnąć i zostawić go wokół roślin jako ściółkę. W listopadzie kończymy uprawę w szklarniach i tunelach, więc warto tymi pomieszczeniami się teraz zająć. Pokrycia dobrze jest umyć wodą z detergentem, aby pozbyć się nie tylko zabrudzeń i kurzu, ale także glonów czy nawet chorób. A propos chorób, to warto przeprowadzić dezynfekcję szklarni. Można wykorzystać powstały przy spalaniu siarki dym. Tutaj dezynfekcja będzie dość mocna i sprawdzi się, jeśli nasze rośliny uprawiane pod osłonami, na przykład pomidory, chorowały. Siarkowy dym wyeliminuje także szkodniki. Można też zadziałać bardziej delikatnie, spalając wewnątrz aromatyczne zioła. Pokrycia warto sprawdzić, załatać dziury we folii, wymienić pęknięte szyby czy też pęknięty poliwęglan. Metalowe konstrukcje sprawdzamy pod kątem korozji, drewniane zaś zabezpieczamy środkami do konserwacji drewna. Pod koniec miesiąca, po zakończeniu prac ogrodniczych, zwłaszcza uprawowych, warto zadbać o narzędzia ogrodnicze i je schować. Narzędzia oczyszczamy z resztek ziemi, roślin czy też rdzy. Metalowe części można zakonserwować, pokrywając je cienką warstwą oleju. Drewniane elementy można natrzeć np. olejem lnianym. Przy okazji warto narzędzia przejrzeć pod kątem ich stanu technicznego. Wymienić pęknięte trzonki, podokręcać obluzowane śruby czy też wkręty. W razie konieczności wymienić stare i zużyte sprzęty na nowe, aby na wiosnę były gotowe do użytku. W ogrodzie ozdobnym najważniejsza rzecz to podlewanie roślin zimozielonych, aby zgromadziły odpowiednią ilość wilgoci przed nastaniem zimy, co pozwoli przetrwać im w dobrej kondycji mroźne miesiące. Czynność dość istotna, tym bardziej, że październik niestety nie był zbyt obfity w opady, no i tej wody już teraz może niestety w glebie brakować. Kiedy zimą ziemia jest zmarznięta, rośliny nie są w stanie pobierać wody z gleby, co w rezultacie prowadzi do ich zasychania i zamierania. Po podlaniu warto rośliny także wyściółkować, używając np. kory czy też gałązek z roślin iglastych. Zabezpieczamy róże na zimę, ale najpierw usuwamy chore pędy i opadłe liście, na których mogą zimować grzyby chorobotwórcze. Zdrowych pędów nie przycinamy, robi się to dopiero na wiosnę, kiedy będzie można ocenić, na jakiej długości pędy przemarzły. Po takim wstępnym przygotowaniu usypujemy wokół róż kopczyk w wysokości około 20 cm. Do stworzenia kopczyka można użyć trocin, kory, a najprościej jest po prostu usypać kopczyk z suchej ziemi. Zabezpieczamy rośliny pojemnikowe, które zamierzamy zimować na zewnątrz. Zawsze korzystnie jest jednak przenieść te rośliny w bardziej zaciszne miejsce w ogrodzie, na przykład postawić pod południową ścianą budynku. W przypadku roślin pojemnikowych często z powodu niskich temperatur cierpi ich system korzeniowy, dlatego donicę warto postawić na kawałku styropianu, owinąć także donicę kilkukrotnie włókniną lub też workiem jutowym, a ziemię w donicy u nasady roślin obsypać liśćmi. Włókniną można także owinąć część nadziemną, no i oczywiście należy pamiętać o regularnym podlewaniu, bo ziemia w pojemnikach bardzo szybko przecież przesycha. A po jeszcze więcej porad, wskazówek, co robić i na co jeszcze zwrócić uwagę w listopadowym ogrodzie, zapraszam tradycyjnie na mój blog ogrodniczy
Tam też znajduje się taki kalendarz z najważniejszymi listopadowymi pracami, który można sobie pobrać.